Obiecałem sobie, że teraz już nie będę robił unboxingów, tylko najpierw kilka dni potestuję zapach i potem Wam powiem, co o nim sądzę. Zestawiłem dwa ze sobą tej samej firmy. Ona się nazywa chyba Mubusini, to się czyta. Mubusini, woda perfumowana, nazwa jest po prostu HOM, czy tam OM. A tutaj jest Mubusini Pur Lui in Black. In Black kosztował 86 zł. HOM, czy tam OM, kosztował 72,40 na Notino przynajmniej. Czasami można dostać taniej na Eglamur, a czasem na Notino jest taniej. Oni się tak mniej więcej wymieniają tym. Trzeba po prostu łowić promocje. I teraz tak, możecie sobie sprawdzić skład. Ten zapach został stworzony przez Alberto Morillasa, więc jego chyba nie trzeba przedstawiać, jeżeli ktoś się interesuje zapachami. On powstał w 2000. W 2003 roku. A ten Pour Louis in Black podobno stworzyła Natalii Feisthauer. Niestety nie za bardzo ją kojarzę. Chociaż jest master perfumerem. Czyli powinna być znana. Z czego zasłynęła? Z takich zapachów, które ja nie kojarzę. Może Wy kojarzycie Amouage Honor Men? To się chyba tak czyta Amłasz Honor Men Hermes Eus des Marvilles Nie znam niestety Generalnie Chyba nie ma jakichś wybitnych kreacji Na swoim koncie Ta też do wybitnych, do wybitnych Nie należy, ale to zaraz powiem Słuchajcie To kupiłem dlatego, że Ludzie, niektórzy piszą, że Bardzo przyjemny, fajny Manuty głowy lawendę, rozmaryn, bergamotkę. Nuty serca to cynamon, paczula, szałowia, Nuty bazy to wanilia, drzewo sandałowe, piżmo. Czyli jak można popatrzeć po akordach, co są na fragrantice wymienione, to są akordy aromatyczne, ciepłe, korzenne, drzewne, lawendowe, cynamonowe, świeże, korzenne, paczulowe, pudrowe, waniliowe, ziołowe. Ten pur lui in black ma nutę głowy karmel, włoską mandarynkę, mięte. Nuty serca to szałwia czarny fiołek cedry Wirginia. Nuty bazy to benzoes, drzewo gwajkowe i liść indonezyjskiej paczuli. Akordy to drzewne, aromatyczne, kar karmelowe, ambrowe, korzenne, ciepłe, cytrusowe, fiołkowe, pudrowe, paczulowe. I teraz słuchajcie, no właśnie mówiłem, że będę testował sobie 2-3 dni, zanim zrobię recenzję. Ale niestety ten wytrzymałem tylko pół dnia. Jest strasznie męczący, jeżeli podobają się wam, w, w nim nie czuć aż tak mocno tego karmelu. Nie czuć też tego benzoesu, czy tam drzewo gwajkowego, jest jakiś dziwny, jest drzewny to fakt. E, te nuty tego karmelu, one są jakby przytłumione przez pozostałe te drzewne, które niestety. No to chyba to musi być chyba drzewo gwajkowe, ale jakieś tanie i benzo jest też jakieś taniej. Ta paczula też podejrzewam że w sensie nie wyszły im te, te substancje chemiczne, które miały pachnieć jak oryginał. Może dlatego, że ona pracowała wtedy dla Givon Den? To się chyba tak czyta? Albo Simrise, Nie jestem stuprocentowo pewien, dla której firmy wtedy stworzyła tego mubusini. On jest z 2000, 2015 roku, więc to chyba był Simrise. Simrise nie ma fajnych związków chemicznych, które pachną bardzo naturalnie. Ten natomiast to jest firmy NISH. Oni mają bardzo ładne związki chemiczne, które odzwierciedlają zapach. W skrócie, jeżeli lubisz coś przytłumionego, mrocznego z nutą karmelu, to Ci się spodoba ten Mubusini, ale jak dla mnie jest męczący i bardzo dużo zapachów tanich po 30 czy tam po 25 zł testowałem i te zapachy, które miały być słodkie, tanie, pachniały podobnie co ten Mubusini. To jest to jest męczący zapach, przynajmniej dla mnie. Nie lubię takich trochę ciężkawych, drzewnych, ale otulonych słodyczą zapachów. I mi to po prostu nie przypadło do gusty. Mięty w ogóle nie czułem, mandarynki też nie czułem. Czułem tylko karmel, fiołek i coś dziwnego, czyli prawdopodobnie drzewo gwajkowe albo benzoes. Nie spodobał mi się ten zapach. Ten natomiast bez problemu psikałem 2-3 dni, bo jest bardzo przyjemny. Jeżeli lubisz ciepłe zapachy, to ci przypadnie do gustu. To są klimaty. No, ludzie tam powymieniali na Fragrantice, że niby przypomina SKD Casual. Nigdy nie miałem okazji wąchać. Ktoś zaznaczył Halloween Men. Halloween Men jest podobny do Paco Rabana, więc nie te klimaty aż tak. Scuderia Ferrari Forte to też nie za bardzo. Ten If Soloro L Lom Lanuit to też nie pasuje. Pierre Cardin pour, pour Monsieur, który miałem, też nie pasuje. Słuchajcie, jeżeli lubisz klimaty ciepłych zapachów, ale takie delikatne, nienarzucające się, to ci się spodoba, czyli musisz być fanem Paco Rabana One Million, może trochę Azaro Wanted i trochę też zapachów rzeźkich ale tu trudno określić, to pewnie ten rozmaryn albo lawenda powoduje taki efekt po prostu, jak lubisz ciepłe, otulające zapachy delikatne, to ten Mubusini będzie idealny dla Ciebie długo się trzyma ale jest, jest blisko skórny i taki no po prostu raczej dla Ciebie, a nie dla kogoś żeby sobie powąchał, tylko przez pierwsze 30 minut czuć go z daleka, a potem to już nie tego natomiast czuć kurczę Cały czas, mimo że mam rękę odchyloną, no nie wiem, jak, jak idę na przykład, to nawet go czuję. Czyli to jest chyba z 50 centymetrów. Masakra, w sensie jest dla mnie, no, nie te klimaty. Jak lubisz zapachy, które czuć z daleka, to ten nie będzie dla ciebie, ale musisz lubić nuty drzewne, karmelowe, nuty rześkie, słodkie, ciepłe, korzenne, to ten. Ten gorąco polecam, 72 zł, i nie da rady znaleźć nic podobnego do, do tej kwoty. Czyli to jest taki jakby indywidualny zapach, do którego nie znajdziesz podobieństwa. Dlatego ludzie na Fragrantice mają problem, żeby przyporządkować go, czy jest podobny do tego, czy do tego. On nie jest podobny do żadnego, on niesie pewnie niua niuanse, że no właśnie coś ciepłego. I może trochę lawendy też czuć, ale to jest delikatne. To by było na tyle. Jeżeli mieliście z nimi do czynienia, to pozostawcie komentarz i napiszcie co o nich sądzicie. Będę wdzięczny za to. Dzięki za oglądanie. I na razie.